Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto i kolejne spotkanie z grą Monster Train. I cóż, nie wiem, czy jest coś dużo do powiedzenia w tej kwestii, czy w ogóle cokolwiek jest tak naprawdę do powiedzenia. Po prostu kontynuujemy nasze podejście, zobaczymy, jak to wyjdzie. I szczerze powiedziawszy, mogę zobaczyć chociaż z czym się mierzymy. Dobra, mniejsza z tym. Mamy 4, bo oczywiście tak sobie wybrałem. Teraz dobra. Tutaj. Takie coś. Tutaj on, to też oczywiście się przyda. I jeśli się nie mylę, to chyba mamy, że zawsze dostajemy Sting. Tak, zawsze Sting, jeszcze jakieś tam inne rzeczy. Jego tutaj, żeby sobie pancerz spokojnie zbierał. I tak, minus 30. Oczywiście. I tak. Niestety przeżyję. Wiecie, no nie mogę nic z tym zrobić, tak naprawdę, ale no. Przynajmniej, no. Tutaj się wszystko będzie pomału podało. Okej. Na szczęście tu nie będzie problemu. On ma ile? 23. 23. Jest który? Bo nie pamiętam. Aha, dobra. Tu mamy ten, który... A, dobra, to zawsze powraca, to mogę zarzucić. To mogę zarzucić w sumie tutaj na wszelki wypadek. Nocna w kapustce. Dobra. I jak tutaj wszystko wygląda? Na pewno trzeba się jego pozbyć. Wiem, że w ten sposób dostanie pancerz, ale no, trzeba było. To jest tak, tutaj 22, więc to. I jeszcze niech będzie, że impet tutaj dostawię. Ostatniego nie trzeba. Dobra. Się udało jakkolwiek, więc powinno być bardzo dobrze nawet. Teraz została tylko ostatnia kwestia. Czyli właśnie pozbyć się jego. I ewentualnie jeszcze... Fajnie, ale... A, no tak, zapomniałem, że po prostu zawsze jak zgnie, to i tak będzie powracał. No cóż. Zdobywanie kolców. Fajna sprawa, ale... Póki co niepotrzebna. Tak, tak. Tak, super. I w sumie... Mógłbym tutaj go dostawić, nie wiem po co, ale niech będzie, że tak. I tym samym kończymy. Na odwrót powinno być. O, nie ukrywam, on jest mocno problematyczny z tego co widzę. Bardzo nie jest dobrze. Może się okazać, że niestety ten cały mój kopiec, jak to się tam nazywa, dostanie obrażenia. Mam nadzieję oczywiście, że nie, ale jeśli tak się stanie, to trudno się. Jak na to wygląda? 5 obrażeń. Ignoruje pancerz. Czemu 5? Czemu to musi być 5? Jak to jest? 5, dodaj 20 pancerza. O! Dobra. To już jest znacznie ciekawsze.
Mam zadanie. Żeby jak najbardziej się jego pozbyć, to zrobię tak. I w sumie, dobra, on już nie groźny. Tak, już nie groźny, więc dobra. I w sumie nawet już nie pamiętam, co chciałem. Może powiedzmy, że chciałem coś takiego. No, stracić co prawda tylko jeden, ale niech będzie, przynajmniej jest osiągnięty sukces. On nawet jeśli zrani nam ten cały Pyre, czyli jak to się nazywało, teraz nie jest istotne. Po prostu jak to nawet zrani, to i tak mam 15 tego, więc no. Zabiłem życie, co jeszcze ono dobija, to zyskuje sobie życie. Dobra. I uda się go pokonać od razu. No to ile mam tego? Jak nawet nie pokonam, to prawie pokonam, więc nie ma co się martwić, co? No tutaj nie przemyślałem, ale niestety się stało się. Aha! Przez 8 rund walki po prostu nie atakowaliśmy jej. Przynajmniej jego, nawet nie wiem, czy to jest facet czy dziewczyna, mniejsza o to. To jednak było trochę problematyczne. No okej, okay, nadal nic, więc jest dobrze. Piętro niestety przymarza. I tutaj już jest koniec, tak, teraz tym bardziej. Dobra, zwycięstwo. Chcę mi nic zadać, nic ująć. Muszę przyznać, jak na razie, wydaje mi się, że jednak granie głównie tymi zielonymi jest dużo potężniejsze. Oczywiście wezmę, bo to było potężne. Idealne. Połączyć to z impem, którego i tak mogę zagrywać w nieskończoność i mamy po prostu super. Okej, co my tu mamy? Usuń dwie karty, ulepsz jednostkę. Skarby, życie, ponów kart, znaczy ten zduplikuj kartę i przygoda. Pojadę tutaj, bo tu mogę usunąć dwie karty. Karty, które mi niekoniecznie są potrzebne, mam bardzo dużo. I niektórych może to zdziwić, ale... No, najpierw ich chciałbym usunąć, potem będę usuwał. Jeśli będę miał jeszcze okazję, to tych moich kolczastych kumpli. I w ogóle? Ale dobra, mniejsza. Co my tu mamy? 10 ataku. Multistrike. Czyli wieloatakowość. Idealne. Z tych nic nie ma ciekawego, więc... Reroll. Nie wiem, czy odebrałem pieniądze, jeśli nie, to... To może się komuś przydać. Nie odebrałem, więc dobra, mogę wziąć. Szczerze jednemu takiemu bym to dał. Teraz będzie potężny sam w sobie, będzie się szykował już wcześniej, co prawda. Bo szczerze to jego miejsce wymagane. Chociaż ewentualnie takiego można byłoby stworzyć. Tylko czy na pewno trzeba? Albo impa. Ja ten imp też będzie impem zabójcą. Ja im zabójca normalnie. Aż mi się przypomniał tak zwany, jakby to najłatwiej nazwać. I zacytować, by to było prawidłowo. Czekajcie, to było kot morderca nie ma serca. Czy coś takiego. Dobra, mniejsza z tym. Nie, na razie nie będę nic brał. Mogę za kasę w sumie usunąć karty, dobra. Drogi, ale niech będzie, że to zacznę robić. Zacznę oczywiście od usuwania ich. Zdecydowanie za dużo. Jeszcze jedną kartę mogę usunąć, to dobra. Tym razem... Jego? Mógłbym w sumie jego.
fajne. Tylko, żeby jego trzeba byłoby szykować od początku, więc... Zostawię, może się przydać. No trudno usunąć kolejnego tego typu. Czterech to i tak wystarczająco dużo. Patrząc na to, że mamy trzy piętra. Nie wiem, może kiedyś będzie... Powiedzmy większy pociąg czy coś. Naprawdę ja się nie znam i... Mamy jakąś nową walkę. I on będzie przywoływał... Dwa różne odłamki ciemności. Jeden będzie miał... Okej, nawet nie jestem do końca. Widać, że one po prostu będą jakieś negatywne efekty narzucały na moje, ale są bardzo słabe. Dobra. Czyli negatywne efekty na jednostki, ale sam w sobie są słabe. On morsem, co? Dobra, nawet nie wiem, o co chodzi. Okej. Nie wiem, co to do końca ma robić, ale niech będzie. I szczerze, jego postawię tutaj. Wiem, że nie jest to może najmądrzejsza opcja, ale... Niech już tam będzie. Na niego już nie ma miejsca, niestety. Ale no, musiałem to zrobić. Powiedzmy sobie szczerze, bo tu chcę tego z multistrajkiem postawić tyle. Dobra, czyli to jest po walce, to nie będzie problem. Żeby tego uniknąć, teraz tak. Jak to działa? A, po prostu mocniejsza, to tak. Niech będzie, że jego przygotuję, skoro i tak nic lepszego nie mam. No i tak. Jak bym piętrze chciałbym standardowe połączenie zrobić, więc on też tam będzie czekał. A teraz koniec turii, zobaczymy co się stanie się. Jest strat. Jest tutaj. To jest który? A, za dostawianie jednostek. Ha. No w końcu jest ten, na którego czekałem najbardziej. Teraz muszę zrobić coś bardzo istotnego, czyli... Obecny moment, niech będzie, że tak. Już nie jest najmądrzejsza opcja, ale okej, okay, super. Chyba tym powrócił. Okej. Okay. Nawet nie będę na to narzekał, powiem szczerze. Dobrze się to sprawuje. I tak, dobra. Przejdzie sobie na wyższe piętro, ale i tak to nie ma wielkiego znaczenia. Super, się ulepsza. Szkoda tylko właśnie, że te ulepszenia będą tak trochę przepadać, ale no. Damy radę. To daje... O, nieciekawie. Dobra, oczywiście, że to. Padną, więc tutaj nie ma problemu, tutaj nie ma problemu. I w sumie to tak. Jedne co mi zostało to standardowa procedura postawienia jego w końcu góry. I niech się ładuje po prostu. Jest bardzo dobrze. Tym razem jestem naprawdę szczerze w stanie powiedzieć wam wszystkim, że czuję, iż, gdyż, ponieważ, ależ po tak. Jestem w stanie, można nawet przejść całą rozgrywkę. Tutaj co jest? A, dobra, to są tutaj Dazed. W sumie tego nie da się usunąć, ale ma to swoje plusy. Przynajmniej no, jak to się nazywa. Nie ma tych, no.
kosztuje jednostek wroga. Więc za każdym razem. Dobra, mniejsza. A, tak. To ma consume, tak. Więc to poczekam z tym na kiedy indziej. Super, tak. W sumie nie ma znaczenia co będzie kiedy. Więc zrobimy tak po prostu, no i... Czemu nie? Chociaż nie ukrywam, walka z bossem może być naprawdę ciężka, przerażająca i niebezpieczna. To czujesz, naprawdę mamy łatwo. Tym razem jakoś mi się to udało. O. Dobra. Oczywiście co? Jakby to miało znaczenie. Super. Wszystko ginie? Tak, wszystko ginie. Jednak... Ze względu bezpieczeństwa chciałbym oczywiście umniejszyć jak najbardziej ilość tych, którzy będą musieli atakować, jeśli to można niewielkim kosztem osiągnąć. Rozumiem się, nie chciałbym po prostu stracić, jak to się nazywa, życia, które potem może zadecydować o tym, że on przejdzie i zniszczy tą wieżę całą. Oczywiście wiem, że jeśli tam dojdzie, to i tak prawdopodobnie ją zniszczy, chyba że będę miał farta, no. No rozumiecie, o co chodzi, nie muszę chyba tutaj gadać dalej. Okej, okay. Znowu to coś, to nie problem. Trzy stingi? Okej. Ciekawa sprawa. O. I się pozbyłem przy okazji tego, który mi leczy. Jest dobrze. Nawet bardzo. Czyli już się zaczyna. No w takim razie oczywiście standardowo. Wszystkimi kartami, które mam dostępne. Teraz idziemy tutaj, po impa. Mam nadzieję, że jedną z tych kart czasem... Liczę na to, że tą kartą nie będzie impa, ale akurat sytuacja była oczywista, że to będzie imp. Więc tak. A, czyli mogę regenerować wrogów. Dziwna sprawa, dobra. Mniejsza z tym. Wykorzystam do maksimum potencjału moim zdaniem tego wszystkiego. I w sumie będzie ciężko, nie ukrywam, ale czuję, że możemy zwyciężyć. Wiem, że się plączę, powtarzam w ogóle, ale mniejsza z tym, naprawdę mniejsza. No, jak? Jak mam zostać życie, jak tam... Okej, okay. Albo ja naprawdę tak mocno go pobiłem, albo nie brało pod uwagę tego, że on się ulepsza. Mhm. Fajne, gdybym miał dużo impów. Nie mam impów, więc nie. Okej, okay, a to... biorę. I co my tu mamy? Znowu jeszcze jeden więcej na turę. Więcej dobierania, albo więcej miejsca na każdym piętrze. Wezmę szczerze więcej dobierania, bo jednak mamy wielką talię kart, które mogą się opłacić i w ogóle. I co my tym razem mamy? Pieniądze, odnowienie życia niepotrzebne i ulepszenie czarów. Zawsze ulepszenie bohatera, usunięcie kart, ulepszenie wojska i jakaś jaskinka. Dobra, zobaczymy co w jaskince. Potem ewentualnie coś innego się tam wykmini i tyle. I co my tu mamy? Okej. Okay. Ember Stasis, co to jest? Ciekawe. Jak to wezmę, co poduje tu taką fajną rzecz, że jeśli będę miał jakieś karty typu plaga, to jak ją zagram, zadaję 120 obrażeń jednostce na przodzie. Okej. Okay. Fajne. Tym samym będę miał coś takiego, co jest w sumie nieprzydatną kartą sam w sobie, ale szybko będzie eliminowało wrogów. Super. Tutaj mam... Okej, okay. Tutaj będę miał po prostu, że moje jednostki mają...
większe ataki za każdą plagę w moim deku, czy w mojej talii. Dostaję plagi, których nie da się pozbywać. Fajne, ale nie. A tutaj, jak zagrywam plagę, to po prostu leczę tamto i mogę za to leczyć swoje, jeśli po prostu właśnie wezmę to. Mhm. O. Ciekawe. Dobra, wracając. Moim zdaniem teraz naprawdę dobrą rzecz zdobyliśmy. Co my tu mamy przy okazji? Endless. Kolejny Endless, ale nie sądzę, by to było warte uwagi. I niepotrzebnie to ruszam. W takim wypadku wyrzucamy. I jakbym zostawił, to zostawiam teraz, bo to jest jednak, no, karta, która może mnie uratować niejednokrotnie. A z rzeczy, które chciałbym na pewno usunąć, to zmniejszyłbym o jeden ilość kart odnowienia, bo w sumie im szybciej będę mi dobierał te nowe, tym lepiej. Jednego takiego może? I w sumie zrobiłem błąd, bo mogłem zamiast tego to jeszcze tutaj zapłacić za usunięcie karty. Ale trudno już. Teraz tylko lepszy mi postać. 40 kolców. Albo 20 kolców nadal i jeszcze jakieś nie, no kolce! Kolce for the win! 40 kolców. Jeśli coś mi dasz, to 40% z automatu dostaje. I co my tu mamy? O! Wrogowie mogą być kolczości, ale 400 monet. Fajne, ale nie. Jak coś inni. 15 życia 100 pancerza. Straszne. Ale sam w sobie jest niegroźny. Tylko pewnie będzie blokował innych. Atakuje wszystkich. O. I jak atakuje, to nakłada zmniejszenie moich energii. Niedobrze. 12,90. Sam w sobie nie jest mocny, ale wkurzający. I takie coś będzie jako ten ostatni. Aha. No, po prostu jak zaatakuje za więcej życia niż mamo jednostkę, to nadmiarowo już nie przejdą na następną jednostkę. Niedobrze. Ale powiem szczerze, mamy farta. Myślę, można było tego użyć lepiej, ale trudno już. Zrobiłem tak. A co się stało, to się nie odstanie. To oczywiście też zagram. I szczerze, niech on już się szykuje. Jakoś się to udało. O, nawet trafiłem, gdzie on się pojawi. Dobra. Okej, tu jest jakieś 3 na 10, to w takim wypadku... Za dużo coś zrobić nie mogę. O nie, to nie jest ten dobry. Nie. W takim wypadku po prostu... Trzeba to przygotować. To oczywiście zarzucić. I skoro mamy odnowienia, to tak. Nie ma znaczenia, które rzucę gdzie, po prostu niech już je pomału biorą, mi się cieszą. I dobra. Jakoś się to udało. No i te piękne plus 2 do ataku za każdym razem. Jakoś to będzie, naprawdę. Jakoś to będzie. Teraz pojawia się pewna ciekawa rzecz, bo znowu mogę tego użyć, żeby się go pozbyć. Co to rzeczywiście zrobię. I w ten sposób mamy spokój i przy okazji jeszcze jego. Co gwarantuje nam wygraną na tym piętrze. Ale nie mam już energii niestety. Szkoda, miałem taki piękny plan. W takim wypadku już więcej nie zrobię. A on się przedrze jeszcze wyżej. Ale no, tylko tam dalej już chyba nie ma szans. Niestety, mniej energii. 4? A, dobra, jednak 2. Dobra, nim się nie trzeba przejmować, bo mamy tą dalej. A nawet jeśli to mogę go wyleczyć i tyle w temacie. Więc w sumie zarzucić to leczenie, czy nie? Zarzucę.
36 nadal. Chyba w sumie jestem jakimś idiotą, nie wiem czemu tam atakuję, skoro widzę, że to nie pomoże. Dobra, regen oczywiście na niego i tutaj pomału już będę przygotowywał linię frontu. No zepsułem niestety, nie ukrywam. Mocno zepsułem. Ale na szczęście przynajmniej mam tą całą... No to całe coś po prostu na tyle przygotowane, że to nie będzie problem. Kolejny raz on. To tutaj ucieknie, ale wyżej już nie przeżyje. Więc tak, to. 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 Standardowo niech będzie tak, żeby ten imp już czekał na swoją kolej i w sumie zrobiłem co miałem zrobić, się udało jakoś. Więc po prostu brawo ja. Prawda, znowu mi zabierze ten ember, czyli w sumie to jest żar bodajże na polski. Ale mniejsza z tym, rozumiecie o co chodzi. Dobra, tam już padnie, więc to nie problem. I tak, czy jest coś takiego istotnego, co mogę zrobić? Na pewno to, bo teraz to już za każdym razem będzie wracało. To, żeby dostać więcej kart. W sumie tego impa mogę zniszczyć. Ma to jakiś sens? Nie szczególnie. Jakimś cudem on zawsze do mnie wraca. Zresztą Endless po prostu działa w ten sposób, że... Nie, dobra, nie ogarniam. Coś jeszcze do zrobienia? Nie. Być ideolo. No i niestety 25 na 800. Trzeba będzie się w teorii namęczyć, żeby go pokonać. W praktyce już nie aż tak bardzo. Nie wiem, czy jest brany pod uwagę wszystko, czy znowu się okaże, że niby nie pokonuje, a jednak pokonuje. Ale tak czy siak raczej wygraliśmy to wszystko. Co to żartuję? Po prostu widzę, że tutaj mamy zwycięstwo gwarantowane. Hm? Nie, mi się wydaje, że jest szansa, że to się uda. Nie, dobra, minimalnie zabrakło. Nie. Tak, minimalnie zabrakło jednego ataku. No ale cóż, to że brakuje jednego ataku, co... Żaden problem. Mam na takie rzeczy rozwiązania. No i nawet nie musiał iść na wyższe piętro. Pięknie się udało. Jakaś tam niewielka nagroda. Czy jest cokolwiek w ogóle, co jest mi tu potrzebne? Mogę niby to znowu brać, ale nie. Szczerze odpuszczę sobie. Tutaj... O, final drogie. Mhm. To może się przydać. Sytuacyjne, bo to dopiero na trzecim piętrze się szybko postawię tamtego kowala, ale może się przydać. I dobra. O. Tu są pieniądze, tu jest usuwanie. Oczywiście, że jedyne usuwanie. Tym razem chciałbym pozbyć się jednego tego. Czy już go się pozbyłem? Nie, dobra, już się pozbyłem, więc tak. Coś jeszcze, coś takiego potrzebnego? To w sumie brałem z myślą o tym, żeby tego używać, więc niech będzie, że to zostawię. Jego i tak nigdy nie używam. Niech będzie, że jednego z tych, bo w sumie... Naprawdę jest tak, że naprawdę mam tylko trzy piętra. Nie mam jak ich pomieścić inaczej. To z jednostkami ciekawego będzie. A, dobra, dlatego zawsze jak dobijam impa, to on mi wraca. Dobra, mniejsza z tym. To naprawdę dobrze zrobiłem z tym impem, nawet nie będąc tego świadomy. Okej, tak. I zobaczmy, czy jest tutaj coś ciekawego. Mhm. A, nie. Nie. A,
Ciekawe. To byłoby super. Naprawdę byłoby super, ale nie stać mi na to, więc wezmę to. Teraz jakby do naszej jednostki dobijać, też żebym zdobywać dwa więcej do ataku. Ale jak to się będzie widzieć? Po prostu jak to się pokaże w praktyce i ostatnie elementy. Czyli w sumie walka z Serafem, ostateczne starcie, no to tak niestety nieciekawie wyszło będzie w następnym odcinku, bo niestety tutaj mogę wam się przyznać, czas mi nagli. No a póki co naprawdę to już tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.